Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Możecie otworzyć razem ze mną, żebyście widzieli, że tam piszę tak, jak ja będę czytał. Chyba że znacie na pamięć, to aleluja. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać, pisze Łukasz. Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach. Przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I teraz chcę wam zwrócić uwagę tutaj na dwie rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest to, że Jezus nie mówi, że przyjmiecie Ducha Świętego i będziecie mówili językami. On mówi: przyjmiecie Ducha Świętego, przyjmiecie Jego moc i będziecie czym? Świadkami. Duch Święty jest nam dany przede wszystkim po to, aby dać nam moc do bycia świadkiem. I chcę wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Gdzie będziecie świadkami? W Jerozolimie, w całej Judei. I kolejność tych miejsc fizycznych, Judea, Samaria i krańce ziemi, nie jest przypadkowa. Gdzie stacjonowali apostołowie? W Jerozolimie. Będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Można powiedzieć, że Jerozolima jest takim naszym miejscem, naszym domem. Będziecie mi świadkami w Krośnie. Będziecie mi świadkami w Gorlicach. Będziecie mi świadkami w Rzeszowie. Będziecie mi świadkami w Zalasowej. Będziecie mi świadkami gdziekolwiek. Co mamy potem? Potem mamy Judeę. To jest pewne otoczenie. Będziecie mi świadkami w województwie. Potem będziecie mi świadkami w Samarii. Pamiętacie, jaki stosunek Żydzi mieli do Samarytan? Nie lubili ich. Więc będziesz mi świadkiem w tym miejscu, gdzie są ludzie, których ty może nie lubisz, a oni nie lubią ciebie. Ale ty będziesz moim świadkiem tam, bo ja cię uzdolnię do tego mocą mojego świętego ducha, mówi Pan. I dopiero potem, kiedy już przejdziemy tą drogę, kiedy będziemy świadkiem w swoim domu, kiedy będziemy świadkiem w swojej okolicy, kiedy będziemy świadkiem dla ludzi, którzy nas nie lubią i nie akceptują, dopiero wtedy możemy ruszyć po krańce ziemi, tak aby słowo było głoszone aż po krańce ziemi. Zobaczcie, co jest napisane w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale. Od 15 do 18 wersetu napisane jest tak: gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swych sercach o Janie, czy może on nie jest Chrystusem, odpowiedział Jan wszystkim: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym. Idzie za mną, mocniejszy ode mnie. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ku upamiętaniu. Pamiętacie, co miało miejsce w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich? Stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu i znalazłszy tam niektórych uczniów, zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: w czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: w chrzcie Janowym. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
a kiedy Paweł położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Dzieje apostolskie są otwartą księgą. Ciągle są takie miejsca, gdzie możesz pójść i spotkać uczniów Pana Jezusa Chrystusa, którzy podążają za Nim, kochają Pana Jezusa. Ale kiedy zapytasz ich, czy otrzymali Ducha Świętego, czy są pewni, że są ochrzczeni w Duchu Świętym, czy doświadczają Jego mocy, doświadczają Jego chwały, czy otrzymali moc, aby stać się świadkami dla Niego, czy doświadczają tego na co dzień, mogą powiedzieć, nawet nie wiedzieliśmy, że Duch Święty tak działa. I wtedy rodzi się pytanie, w jakim chrzcie zatem zostaliście ochrzczeni? Janowym. W chrzcie pokuty. Nie zrozumcie mnie źle. Pokuta, nawrócenie, chrzest, upamiętanie, nowe narodzenie. Przyjęcie Ducha Świętego w tym sensie, że Duch Święty zamieszkuje w nas. To jest bardzo ważne. To jest całkowity fundament wiary chrześcijańskiej. Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zamieszkuje w każdym z nas w momencie, w którym my wyznajemy Go Panem i Zbawicielem. Mówimy, Panie Jezu Chryste, ja postanawiam podążać za Tobą, Jezu. Oddaję Ci całego siebie, swoje życie, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Oddaję Ci wszystko, z czym się zmagam. Pragnę służyć tylko Tobie. Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Myślę, że każdy z nas miał taką chwilę w swoim życiu. Czasami to jest modlitwa z głębi serca. Boże, jeżeli Ty jesteś, przyjdź i zmień moje życie. Objaw mi siebie. Bóg przychodzi. On nie jest Bogiem religii. Jezus nie przyszedł po to, żeby stworzyć nam nową, lepszą religię. Kiedy Jezus był na ziemi, była na ziemi całkiem dobra religia, judaizm. Całkiem dobra. Jezus nie przyszedł, żeby zmieniać religię albo robić nową. On przyszedł, żeby dać nam nowe narodzenie. W Ewangelii Jana napisane jest, że jeżeli się na nowo nie narodzicie, nie zobaczycie Królestwa Bożego. Więc nowe narodzenie jest całkowitą podstawą. Ale chcę wam powiedzieć, jest więcej. Jest więcej. Nowe narodzenie, przyjęcie Ducha Świętego, nowe narodzenie i to, że ty zaczynasz żyć z Bogiem, to, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem, a twoje grzechy są ci przebaczone, to, że zostałeś wyrwany spod mocy i autorytetu ciemności i przeniesiony do Królestwa Jego umiłowanego Syna, to, że Biblia mówi, że tym, którzy Go przyjęli, On dał moc, autorytet i prawo, aby stali się Bożymi synami. Tam w polskim tłumaczeniu pisze Bożymi dziećmi, ale tak naprawdę w Grece pisze Bożymi synami. Tłumacze obawiali się tego synami. Jesteście Bożymi synami, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Jesteś Bożym synem. Dlatego, że Go przyjęłaś. A kiedy Go przyjąłeś, przyjęłaś, On dał Ci autorytet, prawo i moc, abyś stała się Bożym Synem. Pamiętacie takie wersety, które mówią, że młody człowiek, chociaż jest dziedzicem, to jeżeli jest dzieckiem, pozostaje pod opieką wychowawców. I dopiero kiedy wejdzie w dorosłość, dopiero wtedy posiada pełnię dziedzictwa i może nią zarządzać. Czy myśleliście o tym, dlaczego Jezus Chrystus, kiedy w wieku 30 lat był ochrzczony w Jordanie? Dlaczego to było dopiero wtedy? Dlaczego On wtedy usłyszał, oto mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie? Wiecie, w Biblii są różne słowa określające syn. To może być syn synek, syn dorastający, albo syn dojrzały syn. I u Żydów był taki zwyczaj, że kiedy syn dorastał do momentu, w którym mógł zajmować się sprawami ojca, to ojciec brał tego syna, prowadził go w publiczne miejsce, na rynek albo do bramy miasta i mówił, oto mój syn, od dzisiaj on może podejmować decyzje w moim imieniu. Jeżeli ojciec był kupcem i syn komuś obiecał, że sprzeda mu na przykład sukno za pół ceny, to ojciec nie mógł powiedzieć, młody się nie zna. Ja protestuję, weto. Weto, młody się nie zna. Nie. Ojciec powiedział, oto mój syn. On podejmuje decyzję w moim imieniu. A syn przyjmuje na siebie odpowiedzialność, aby czynić to,
co jest wolą Jego Ojca. Więc kiedy Jezus Chrystus wychodzi z wody Jordanu, kiedy wstępuje Duch Święty w postaci niby gołębica i kiedy Jan Chrzciciel rozpoznaje Go i mówi, że ten, na którego Duch zstąpi, ten jest Bożym Synem, ten jest pomazańcem Bożym, ten jest Chrystusem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto ten wybrany. Ten, który był wcześniej niż ja, chociaż idzie za mną. Ten, któremu ja, jak mówi Jan, przyszedłem przygotować drogę. Któremu nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandała. To ten wybrany, umiłowany Syn Ojca. W Dziejach Apostolskich napisane jest, to jest 13-14 werset, że apostołowie razem z Marią Matką Jezusa trwali jednomyślnie na modlitwie i prośbach. Razem z kobietami, z Marią Matką Jezusa i Jego braćmi. Swoją drogą, wiecie, że Jezus miał braci, prawda? Alleluja. Wiecie, że Jego bracia nie uwierzyli w Niego do momentu zmartwychwstania. Z rodziną czasami bywa najtrudniej. Oni czekają, aż Ty zmartwychwstaniesz. Ale mam dla Was złą wiadomość i dobrą zarazem. Złą, bo to może boleć, a dobrą, bo to jest piękna wiadomość. Nie ma zmartwychwstania, dopóki nie umrzesz. Musisz postanowić umrzeć. Kiedy już umrzesz dla swojego ego, dla swoich zamiarów, dla swoich planów, dla tego, jak ludzie cię widzą, dlatego, żeby zachować dobry wizerunek i myśleć, ale jestem super. Dali mi 52 serduszka na Facebooku. To wszystko musi umrzeć. Kto nie lubi serduszek na Facebooku? Nie musicie. To wszystko poddajemy, krzyżujemy i niech to umiera po to, abyśmy zmartwychwstali w pełni chwały, w pełni mocy. I teraz chcę Wam zwrócić uwagę. Napisane jest, że Jezus się objawił jednocześnie co najmniej 500 osobom. Więc oni wszyscy wiedzieli, że mają czekać na obietnicę Ojca. Oni wszyscy usłyszeli, nie wychodźcie z Jerozolimy, tylko oczekujcie obietnicy Ojca, bowiem otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Pamiętacie, ile osób pozostało w górnej izbie? 120. Gdzie jest reszta? Poszli do swoich spraw, biznesów, do swoich rodzin. Zobaczcie, 10 dni nie byli w stanie wyczekać. 380 osób gdzieś poszło. Pamiętacie, w Biblii jest taka opowieść, nie będziemy tego czytać teraz, ale jest opowieść o pewnym człowieku, który wyprawił ogromną ucztę i zaprosił na nią wielu ludzi. I oni wszyscy mówili, panie, no nie mogę, ożeniłem się, muszę tam iść. Kupiłem woły, muszę je przetestować. Kupiłem pole, muszę je obejrzeć. Ciekawe, że chyba przez internet kupił, bo nie oglądał. W każdym bądź razie tłumaczą się w różny sposób i nie przychodzą. I co mówi ten, który wyprawił ucztę? Idź między opłotki i przymuszaj do wejścia. Przymuszaj do wejścia, wysyła swojego sługę. Widzicie, że to jest obraz ewangelizacji? Idź i nawet przymuszaj do wejścia. Zapraszaj ich, zachęcaj, przynaglaj, bo uczta gotowa. Ale ci, którzy byli zaproszeni, nie chcą się pojawić. I wierzę, że serce Boga krwawi, tak samo jak krwawiło, kiedy naród wybrany, ci, do których Mesjasz przyszedł w pierwszym rzędzie, oni go odrzucili. Biblia mówi, do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Pamiętacie, jak do Jezusa Chrystusa przychodzi Syrofenicjanka i prosi o uwolnienie dla swojej córki? A Jezus mówi, na początku nie reaguje. Uczniowie mówią, panie, odeślij ją, bo woła. Jezus w końcu reaguje. I mówi, że niedobrze jest brać chleb dzieci i dawać je psom. To nie było zbyt miłe, co? A ona mówi, tak, panie, ale i szczenięta pod stołem jedzą z okruchów, które spadają ze stołów Pana. I on mówi, ze względu na te twoje słowa, kobieto, wielka jest twoja wiara.
i jej córka zostaje w tym momencie uwolniona. Pamiętacie, jak apostołowie w Dziejach Apostolskich, oni na początku, kiedy Jezus posyła 12, potem 70, on ich posyła do Żydów. I oni idą do Żydów. On im mówi, nie wchodźcie na drogi pogan, nie pozdrawiajcie, nie tracicie czasu. Idźcie tam do tych ludzi, którzy są poginiętymi owcami z domu Izraela. Dopiero potem, już w Dziejach Apostolskich, Piotr dostaje wizję z tym płótnem, pamiętacie? Kiedy Korneliusz wysyła po niego, Korneliusz, który jest poganinem z kohorty italskiej, miłośnik cappuccino, Korneliusz, ten, który zawsze dawał wielkie jałmużny i wspierał naród Izraela i zawsze się modlił, jak pisze Biblia, chociaż nie był z narodu izraelskiego. Wiecie, że wtedy tylko naród Izraela miał przymierze z Bogiem Ojcem Jahwe. A Korneliusz rozpoznał tego Boga, nie zna go i modli się do niego. I Bóg mówi, że oto twoje jałmużny przyniosły cię przed moje oblicze. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. I mówi mu bardzo dokładnie, oto jest Piotr, tam a tam, poślij ludzi, on ci oznajmi drogę pańską. I jednocześnie Piotr dostaje wizję, która mówi, aby nie gardzić poganami, aby iść. Kiedy Piotr jeszcze mówił do nich te słowa, zstąpił Duch Święty i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Kiedy Piotr jeszcze mówił, nie jest odnotowane, co on mówił. Nie wiemy, co mówił. Coś mówił. On coś mówił. A Duch Święty nie mógł się doczekać końca kazania. I zstąpił. I tak samo jak siedzicie tutaj, Duch Święty się może nie doczekać końca tego, co mówię. I zstąpić. I za chwilę odczytamy fragment z drugiego rozdziału Dziejów. Tylko chcę was o coś zapytać. Czy ci ludzie w domu Korneliusza byli nauczeni, co mają zrobić, jak mają zareagować? Że oni mieli jakąś wstępne nauczanie i przeczytali 8 amerykańskich książek o chrzcie w Duchu Świętym? Nie. Nie przeczytali. A jednak kiedy Duch Święty zstąpił, to oni mówili na językach i prorokowali. I wydarzyło się dokładnie to samo, co w drugim rozdziale Dziejów, jak mówi Piotr. Dlatego, że Piotra przeatakowano i powiedzieli, słyszeliśmy, że byłeś w domu pogan, razem z nimi jadałeś. I w ogóle, co to ma być? A Piotr mówi, wiecie, byłem u nich i Duch Święty stąpił na nich tak samo, jak na nas w dniu Pięćdziesiątnicy. Jakże można odmówić wody, aby ich ochrzcić? I bracia uspokojeni, okej, zauważyli Boży plan. Dobrze, że nie byli tak religijni jak niektórzy teraz. Bo mogliby powiedzieć, Piotrze, jesteś zwiedziony. Nasz Bóg nie jest dla pogan. Ale nowina, nasz Bóg jest dla wszystkich. Dla tych, którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko i dla tych, którzy przez nasze słowo i ich słowo uwierzyli. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Chcę wam zwrócić uwagę, że tutaj w tym rozdziale co najmniej 3 razy występuje w tych rozdziałach początkowych słowo jednomyślnie. Na początku było, że jednomyślnie, potem, że jednomyślnie, potem jeszcze raz jest. Jednomyślnie oni trwali razem w zgodzie, w jedności. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem. Kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących w jego własnym języku i pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia, czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami?
Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie, Medowie, Elamici, ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji, we Frygii, Pamfilii, Egipcie i częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. I zdumiewali się wszyscy i dziwili, mówiąc jeden do drugiego, co to ma znaczyć, lecz inni naśmiewali się i mówili, upili się młodym winem. Wtedy stanął Piotr z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich, mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero 3 godzina dnia, czyli 9 rano. Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela. Stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, że wyleje z mego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki. Wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. Nawet na moje sługi i służebnice wyleje w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. I ukaże cuda na niebie w górze i znaki na ziemię na dole. Krew, ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień pański wielki i okazały, i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen. Pamiętacie postawę apostołów, która była przed pięćdziesiątnicą? Oni zbierali się. Po ukrzyżowaniu Jezusa mieli bardzo dobrze zamknięte drzwi. Nawet ktoś napisał o tym piosenkę. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Pamiętacie? Jest taka piosenka. Drzwi były zamknięte, ale Jezus i tak przychodzi. Dlaczego drzwi były zamknięte? Bo oni się bali Żydów. Bali się, że ich wywloką, ukamieniują, ukrzyżują, zrobią im to samo albo coś gorszego niż innym. Oni się po prostu bali. Jaka jest postawa Piotra w dniu pięćdziesiątnicy? Wyobraźcie sobie zamknięte pomieszczenie. Nagle pojawia się szum. Szum z nieba. Rozglądają się. Widzą jakby płomienie nad każdym z ludzi. Wow! Każdy dostał swój własny płomień! Zobaczcie. To nie jest tak, że to był jeden ogień na wszystkich, podzielcie się. Każdy dostał swój własny. I ja wierzę mocno, że każdy ogień był indywidualny, bo każdy ogień, który każdy z nich otrzymał, niósł na sobie wyposażenie do jego powołania. Każdy z nas może stać się takim miejscem lądowania dla Ducha Świętego, bo Duch Święty mieszka w nas, my to wiemy. On nas nigdy nie zostawi, nigdy nie opuści. Ale Biblia mówi także, że On na nas wstępuje, jesteśmy ochrzczeni, jest jeden chrzest, ale wiele czego? Napełnień. On do nas przychodzi, On na nas wstępuje. I kiedy my po raz pierwszy zostajemy ochrzczeni Duchem Świętym, co to znaczy być ochrzczonym? Baptizo. Zanurzone. Wiecie, że farbiarze używali tego określenia? Farbiarze? W stosunku do materiału, który był wkładany do barwnika i wyciągany. Jeżeli weźmiecie na przykład len, zanurzycie w barwniku i wyciągniecie, to on zmieni swój kolor. I on zmieni swój kolor nie tylko po wierzchu. Jeżeli rozetniesz ten materiał, to zobaczysz, że w przekroju on się zabarwił, bo ten barwnik wsiąknął w środek i trwale zmienił kolor tego lnu. Nie da się tego barwnika w normalny sposób, wiem, że mamy tutaj chemika, więc istnieją chemiczne możliwości, ale w normalny sposób się nie da usunąć tego barwnika z lnu. Materiał został zmieniony na stałe. Jeżeli weźmiesz szklankę wody i dolejesz do niej soku i rozmieszasz, to masz wodę z sokiem. Jeżeli nie użyjesz jakichś szczególnych metod, to nie jesteś w stanie odfiltrować tego soku od tej wody. Masz nową substancję. Woda z sokiem. Masz nową tkaninę, która jest trwale zabarwiona, zanurzona w barwniku. I Bóg używa właśnie tego określenia w stosunku do chrztu. Zanurzony w chrzcie pokuty, zanurzony w imieniu Jezus,
Ochrzczony w imieniu Jezus. Myśleliście o tym? Ochrzczony w imieniu Jezus. Zanurzony w imieniu Jezusa. Wiecie, że kiedy w górnej izbie było 120 osób, to nie jest napisane osób, tylko w oryginale pisze imion. W górnej izbie było 120 imion. Dlatego, że imię w hebrajskim oznaczało osobę, jej tożsamość, jej cechy, jej charakter. Dlatego też kiedyś imiona miały znaczenie. Wiecie, że nawet teraz w Afryce imiona mają znaczenie. Może wam opowiem potem krótkie świadectwo, dlaczego nasz pastor nazywa się Godwill. Boża wola. Imiona mają znaczenie. Kiedy my jesteśmy zanurzeni w imieniu Jezusa, to my przyjmujemy Jego co? Charakter, tożsamość, osobowość. Kiedy oni byli zanurzeni w Duchu Świętym, przyjęli charakter, tożsamość, osobowość Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie tak, macie szklankę, nie mam przezroczystej, żeby pokazać, ale wyobraźcie sobie, że ona jest przezroczysta. Gdybym nalał do niej trochę wody, byłaby z wodą? Tak. Czyli otrzymała wodę. Mogłaby mieć wody do połowy, do pełna, a mogłaby mieć tej wody tyle, że woda by się przelewała. I kiedy woda przelewa się i wylewa się po ściankach na zewnątrz, to jest stan pełnego zanurzenia. Bo to naczynie z każdej strony wtedy jest zanurzone w wodzie. Pamiętacie Jezusa, który mówił: kto pragnie, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, ponieważ woda żywa, źródła, rzeki wody żywej wytrysną z jego wnętrza. Wiecie, że to nie jest już napełnienie od konferencji do konferencji? Napełniasz się na konferencji, wystarcza ci na 2 do 3 tygodni, jeżeli jesteś grzeczny. Bo jeżeli nie jesteś grzeczny i się zdenerwujesz, to już po 2 dniach tracisz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niektórzy chrześcijanie tak żyją. Ale to nie jest Boży plan. Boży plan jest, żeby rzeki wody żywej stale, ustawicznie, ciągle wypływały z naszego wnętrza. Duch Święty ciągle, stale, ustawicznie wypływa. Dotyka świat dookoła. Daje nam moc, abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa. On jest tym, który sprawia w nas dary. On jest tym, który powoduje, że kiedy my wychodzimy i robimy rzeczy, które po ludzku są niewykonalne, to On to wykonuje, nie my. On mówi: na chorych ręce kłaść będą, a oni odzyskają zdrowie. Czy ty jesteś w stanie fizycznie kogoś uzdrowić? Nie. Ale Duch Święty, Jezus Chrystus, jeżeli jesteś zanurzony w Duchu Chrystusowym, jeżeli robisz to w Jego imieniu, w Jego autorytecie, w Jego tożsamości, On to robi. Dlatego Paweł mówi: bo to już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Co było kluczem do tego, żeby apostołowie weszli w to miejsce, gdzie Piotr przed dniem Pięćdziesiątnicy sprawdza drzwi? Dobra, zamknięte. Och, przyjdą po mnie. Wiem, że przyjdą po mnie. A tu nagle w dniu Pięćdziesiątnicy wychodzi odważnie i mówi: to nie jest tak, jak myślicie. Oni nie są pijani. To nam pokazuje 2 rzeczy. Po pierwsze, na Piotra zstąpiła odwaga. Ponadnaturalna odwaga. To było jego pierwsze kazanie. Pierwsze przemówienie publiczne. Zauważcie, co było skutkiem tego przemówienia. To jest pod koniec rozdziału. Napisane jest, że przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Piotr wychodzi, głosi z odwagą, 3000 nawrócone. Później napisane jest, że jeszcze 5000 w krótkim czasie dołączyło. To jest odwaga, to jest działanie Ducha Świętego. Druga rzecz, która nam jest pokazana. Ludzie myśleli, że ten szum, zamieszanie, języki świadczy o tym, że ci ludzie byli pijani. To znaczy, że ci ludzie mogli się zachowywać nie do końca tak, jak religijne normy przewidują. Wiesz, zachowaj kamienną twarz.
Kiedy Duch Święty przychodzi do nas, jest jeden podstawowy warunek tego, żeby chodzić w Jego pełni. Zapomnij o sobie. Zapomnij, kim jesteś, kim byłeś. Żyj dla Niego. Zapomnij, kim byłeś. Wiecie, ludzie mają tendencję do tego, żeby myśleć o sobie. Chrześcijanie, nowonarodzeni, nawróceni, napełnieni Duchem. A ciągle mówią, ja tamto. Ja nie dam rady. Ja nie jestem wystarczający. Ja nie potrafię. Ja nie mam. A Bóg mówi, co masz w tej swojej ręce? Pamiętacie Mojżesza? Który stanął przed Morzem Czerwonym. Odwrócił się do ludu Izraela, który chciał go właśnie ukamieniować. Mówił, po co nas wyprowadziłeś w ogóle z tego Egiptu? Tam był czosnek, a teraz chcą nas zamordować. Tam był czosnek. Tu nie ma czosnku. Mojżeszu, to twoja wina, że nie ma czosnku. Ja nie wiem, co oni mieli z tym czosnkiem. Ale chyba bardzo lubili czosnek. Nie mówię, że czosnek jest zły. Nie chcę napadać na czosnek tylko. I Mojżesz zaczyna wołać do Boga i mówi, Boże, co ja mam zrobić? Boże, ja sobie wyobrażam, że Mojżesz klęczy, podnosi ręce do góry i woła, Boże, ratuj. A Bóg mówi, co? Dlaczego wołasz do mnie, Mojżeszu? Tam jest w oryginale takie słowo, które wyraża, dlaczego jęczysz do mnie, Mojżeszu? Dlaczego jęczysz, płaczesz do mnie, Mojżeszu? Co masz w tej swojej ręce? Laskę. Wyciągnij ją nad morzem. I morze rozstąpiło się. Dlatego, że Mojżesz, kiedy został posłany do Egiptu, aby wyprowadzić lud Izraela z niewoli, został wyposażony w pełni do wykonania tego dzieła. I Bóg w swojej nieskończonej mądrości wiedział już, że prawdopodobnie morze stanie na drodze i prawdopodobnie będzie trzeba je rozstąpić. W przeznaczeniu Mojżesza było wszystko, co potrzebne do wyprowadzenia tych ludzi i przeprowadzenia ich bezpiecznie do ziemi obiecanej. Dlaczego zatem wielu nie doszło? Dlaczego droga 11 dni pieszo? No może jak to był wielki lud z dziećmi, to może 2-3 tygodnie, maks. Dlaczego to im zajęło tyle lat? Narzekali? Negowali plan Boży? Nie słuchali? Tęsknili za powrotem do czego? Do czosnku, do starego życia. Mówili, ja i mój czosnek. Ja. A Bóg mówił, twoje nowe życie, jesteś narodem wybranym. Twoja ziemia obiecana, twoja nowość, twoje nowe życie. Chodźcie, idziemy, nowe życie. A oni mówili, ja i mój czosnek. A Bóg mówi, ale przecież wam tam było źle, parafrazuję teraz, ale wam tam było źle, oni was zmuszali do pracy, nie płacili wam, zabrali wam nawet słomę, musieliście sami sobie zbierać słomę na te cegły. A ci mówią, no tak, niby tak, no ale czosnek. I ja się chciałem zapytać, co jest tym czosnkiem w twoim życiu? Co jest tą rzeczą, do której powracasz myślami? Może jesteś nowonarodzony, wyposażony, napełniony duchem, ale coś po prostu hamuje cię przed wejściem w pełnię. Brakuje tej decyzji pójścia na całość. Brakuje tej decyzji, że nawet jeżeli dojdziesz do morza, to nie zawahasz się i będziesz wiedział, że kiedy zrobisz krok, obecność Boża pójdzie z tobą i morze się rozstąpi. Co jest twoim czosnkiem? Co jest tym miejscem w starym życiu, którego nie potrafisz puścić? To może być coś w twojej osobowości, w twoich relacjach, w twojej sytuacji. Coś, czego gdzieś w środku się kurczowo trzymasz. A Bóg mówi dzisiaj, puść, puść, wejdź w nowość życia. Jeżeli jeszcze nigdy
nie modliliście się w taki sposób, żeby poświęcić Bogu całych siebie, niezależnie od okoliczności. Nie mówię o modlitwie zbawienia. Mówię o takim poświęceniu na cel. Tak, Boże, ja pragnę iść za Tobą na maksa. Tak, Boże, ja pragnę umrzeć dla wszystkich moich rzeczy, moich celów, mojego ego, mojego ja, moich zranień, tego, że jestem mądry, mądrzejszy od innych, że nikt nie ma racji, tylko ja mam rację. Panie, jestem gotowy umrzeć dla tego wszystkiego, aby przyjąć moc Twojego Świętego Ducha, aby Twój Duch potężnie poruszał się w moim życiu. A może byłeś już w tym miejscu, w którym chodziłeś z Bogiem w znakach i cudach i byłeś odważny, ale coś się wydarzyło. Coś wróciło ze starego życia. Przyszły jakieś okoliczności, jakiś stary nauk uderzył, jakieś cechy charakteru, o których myślałeś, że już ich nie ma, a one jak ta hydra podniosły łeb, jak peryskop się wynurzyły z wody i sądują cię właśnie. Może jest coś takiego w twoim życiu i chcesz wrócić w to miejsce, o którym mówi list do Rzymian 12:1-2. Składamy siebie jako ofiarę naszej rozumnej służby, nie dostosowując się do tego świata, ale poddając swój umysł pod przemianę Bożym Słowem. A może to, co mówię do ciebie, to jest dla ciebie nowość? I nie jesteś pewien, czy jesteś w tym miejscu i po prostu chciałbyś się pomodlić, żeby mieć pewność. Jeżeli którekolwiek z tych rzeczy, które powiedziałem, jest do ciebie, nigdy nie poświęciłeś siebie w całości albo chodziłeś w znakach i cudach, ale coś się wydarzyło, że pojawił się zapach czosnku albo peryskop grzechu starości życia, który gdzieś tam cię szuka, albo nie jesteś pewien, czy to jest dla ciebie. Nie jesteś pewien i myślisz, no inni może tak, ale ja. Może jakieś okoliczności, które cię przytłoczyły, odciągnęły z tego miejsca. Może zderzenie z jakąś religijną obłudą. Może zderzenie z religią, która nie działa. I patrzysz na ludzi dookoła i mówisz, ten działa. Może dla kogoś kiedyś. Może dla świętego Franciszka z Asyżu, a nie dla mnie. Jeżeli jesteś w tym miejscu, to wzywam cię, nie czekaj, podnieś swoją rękę teraz. I kochani, ci, którzy podnieśliście ręce, wstańcie w miejscu, w którym jesteście i pomodlimy się. I powiedzcie za mną: Ojcze tatusiu, ja pragnę więcej Ciebie w moim życiu. Pragnę Twojej mocy. Pragnę charakteru Jezusa. Zgadzam się umrzeć, aby żyć dla Ciebie. Jezu Chryste, uwolnij mnie. Przemień mnie, wyposaż i wyślij, abym poszedł w to miejsce, do którego Ty mnie posyłasz. Amen. Ja teraz na podstawie waszego wyznania mówię nad każdym z was. To się stanie. Bóg wysyła, wyposaża, uzdalnia. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, za pełnię wolności, za pełnię wyposażenia. Pełnia. Dla was pełnia w imieniu Jezus. 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 Niech będą przełamane wszystkie religijne wzorce i przyjdzie pełnia. 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 Pełnia.
Pełnia. Niech przyjdzie pełnia. Dziękuję Ci, Jezu Chryste. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za Twój ogień, który płonie w tych cennych Bożych ludziach. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, że to jest ogień nieugaszony, którego nic, ale to nic nie będzie w stanie zgasić, ani stłumić. Dziękuję Ci, Ojcze, że oni powiedzą tak jak Twój prorok, który powiedział, oto ogień płonie w moich kościach. I odpowiedzą na wezwanie. Oto jestem. Poślij mnie. Poślij mnie. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Jezu. Ty jesteś tym, który chrzci zanurza w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, Jezu Chryste. Dziękuję Ci za doświadczenie. Dziękuję Ci za zanurzenie. Dziękuję Ci za dotyk Boga na życiu tych cennych ludzi. A przede wszystkim dziękuję Ci, że kiedy Ty powrócisz, Jezu Chryste, to zachowasz ich bez skazy i zmarszczki na ten dzień. I będą tylko Twoi. Amen.